No i dotarliśmy. Słoneczne Brighton. Wiecznie dzisiaj, ale to jak typowo w Anglii. Znajdujemy się przy Amex Stadium, czyli przy stadionie, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Brighton FC. Za chwilę będziemy udawać się do środka, bo nie ma na co czekać, tylko wejdźmy. No i jesteśmy już w środku, kibice powoli schodzą się na stadion, tak samo jak i piłkarze, którzy za moimi plecami właśnie zaczynają zapoznanie się z murawą. Są to piłkarze Southampton, czyli drużyny, która dzisiaj podejmie Brighton na wyjeździe. Był tam również Jan Bednarek, Janek niestety już dziś poszedł, najwidoczniej nie chce do Watch Paper Show podać swojej opinii na temat tego spotkania. Będzie to dość ciężkie spotkanie dla Southampton, które ostatnio jest w bardzo złej formie. Brighton zaś ostatnie trzy mecze mogą zaliczyć do udanych, mimo porażki z Manchesterem City, który jest murowanym faworytem do tytułu mistrzowskiego, zdali radę pokonać Arsenal oraz Tottenham w Londynie. No nic, do meczu została jeszcze niecała godzina, a my musimy teraz czekać na pierwszy gwizdek.